Remonty dróg w okresie od 2 listopada do 10 grudnia. Punkt pierwszy. Wycięto zadrzewienia utrudniające przejazd w pasach dróg. Zawory smętowo, zawory kosy i zawory grzebieniec, Korzyczkowo Górny Młyn, w Garczu ulica Źródlana, Widokowa i Rzemieślnicza, Reskowo, Reskowo Wybudowanie. Punkt drugi. Wprowadzono zmianę organizacji ruchu poprzez strefę ograniczenia prędkości do 30 km na godzinę we wsi Garcz od drogi wojewódzkiej 211 strona północna poprzez ustawienie 14 znaków drogowych w pasach ulic Sianowskiej, Długiej i ulicy Widokowej oraz wybudowanie dwóch progów zwalniających w pasie ulicy Długiej. 3. Wyrównano tłuczniem drogi Korzyczkowo-Mirachowo, Korzyczkowo-Dolny Młyn, Miechucino-Bór, Miechucino-Zielona Dolina, Miechucino-Wrzosowa, Garcz ulica Spacerowa. 4. Wymieniono 366 sztuk zużytych płyt jąb w pasach dróg. Reskowo wybudowanie 50 sztuk, Cieszenie ulica Bukowa 72 sztuki, Zawory Smętowo 56 sztuk, Korzyczkowo-Cieszenie 25 sztuk, Miechucińskie Chrusty Reskowo 40 sztuk, Zawory Kosy 7 sztuk, Garcz ulica Widokowa 24 sztuki, Korzyczkowo Dolny Młyn 36 sztuk, Chmielno ulica Jachtowa 16 sztuk, Zawory Smętowo 40 sztuk. Punkt piąty. Mieszkańcy ułożyli w tym okresie 466 sztuk płyt jąb, to jest Droga Bożestowska Huta, działka numer 692, 216 sztuk płyt, Droga Bożestowska Huta, działka numer 657, 250 sztuk płyt. Punkt szósty. W związku z rozpoczętym okresem zimowym rozwieziono na wzniesienia dróg gminnych i zasypano żwirem z solą 22 pojemniki na mieszankę. Punkt siódmy. Sprzątano chodniki, ulice i parkingi w Chmielnie, drogę sznurki Max oraz Cieszenie ulica Szkolna. Punkt ósmy. Oczyszczono i udrożniono wpusty uliczne w pasie drogi Miechucino-Reskowo, Chmielno ulica Spacerowa, Świętopełka i Grzędzickiego oraz w pasie drogi sznurki Max. Punkt dziewiąty. Z okazji świąt ustawiono i wystrojono choinkę przed budynkiem Urzędu Gminy Chmielno, a pracownicy energii rozwiesili 77 sztuk elementów oświetlenia świątecznego w 10 sołectwach. Informacje z referatu inwestycji oraz zamówień publicznych. 27 listopada zakup 6 sztuk wiat przystankowych typu Lux firma Goldmar ze Szczecinka. 7 grudnia przekruszenie 600 ton elementów betonowych przez firmę mechaniczne wykonywanie robót ziemnych i drogowych z Garcza. Następnie mamy umowy. 17 listopada. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Chmielnie. Podpisaliśmy umowę na odśnieżanie rejonu pierwszego. 17 listopada firma Drogomar z Garcza. Umowa na odśnieżanie rejonu drugiego. Z tą samą firmą Drogmar podpisaliśmy umowę na odśnieżanie rejonu trzeciego. Gminne Przedsiębiorstwo Komunalne w Chmielnie.
24 listopada, Garcz, wizyta u jubilatów w związku z 60-leciem małżeństwa. 24 listopada, wideokonferencja starosty Kartuskiego. 25 listopada, sesja nadzwyczajna odpady. 26 listopada, spotkanie z projektantem w sprawie przebudowy parkingu w Chmielnie. 26 listopada, Rada Nadzorcza w Gminnym Przedsiębiorstwie Komunalnym w Chmielnie. 26 listopada, Kartuzy, notariusz, sprzedaż nieruchomości w Borzystowie przy szkole. 26 listopada, wideokonferencja ze starostą Kartuskim. 27 listopada, wyjazd w sprawie zakupu wywrotki do transportu odpadów. 1 grudnia, Urząd Marszałkowski, konferencja w sprawie ochrony powietrza. 2 grudnia, podpisanie umowy na usługi kominiarskie w gminie Chmielno na rok 2021. 2 grudnia, przewóz, spotkanie z chętnymi na tereny inwestycyjne. 4 grudnia, posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rolnictwa i Edukacji. 4 grudnia, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna, spotkanie w sprawie oferty dla przedsiębiorców w gminie Chmielno. 7 grudnia, podpisanie umowy z Elwos Eco na zagospodarowanie odpadów w 2021 roku. 8 grudnia, podpisanie umowy z Shellbrook w sprawie rozbudowy kanalizacji w Garczu. 9 grudnia, udział w walnym zebraniu obszaru metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. 11 grudnia, Gdańsk, wizyta w sprawie naprawy pojazdu OSP Zawory. I w tym samym dniu Pruszcz Gdański, wizyta w sprawie pozyskania wystawy czasowej IPN. Wystawa dotyczy powrotu Pomorza i Kujaw do Polski. Tyle ode mnie, dziękuję bardzo. Proszę o ewentualne pytania. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o pytania do pana wójta. Ja mam pytanie do pana wójta. To spotkanie w Chlewnicy, jaki miało efekt? Albo na czym polegało? Spotkanie zostało zainicjowane przez prezesa firmy Elwos Eco i dotyczyło zmiany stawek, w zasadzie stawki za zagospodarowanie odpadów, czyli za tonaż, który wysypisko odpadów przyjmuje z terenu naszej gminy, tonaż odpadów. Firma Elwos Eco wystąpiła z propozycją podniesienia tej stawki, ponieważ argumentując to wzrostem kosztów funkcjonowania składowiska, to spotkanie odbywało się dwa razy. W pierwszym terminie wzrost stawki nie został przegłosowany przez udziałowców. Porozumienie liczy 20 udziałowców. W drugim walnym zebraniu wzrost stawki został przez firmę Elwos uargumentowany i został przegłosowany jednogłośnie. Poprzednia stawka dotychczasowa wynosiła 292 zł netto, to jest około 316 zł 5 groszy brutto. Po zmianie stawka wynosi 330 zł netto, to jest 356 zł brutto, czyli wzrosła o 40 zł brutto. To jest stawka za odpady zmieszane, czyli te z czarnego pojemnika odbierane, bo zgodnie z przepisami udziałowcy mają wpływ na wysokość tej stawki. I ona została zmieniona w wysokości zaproponowanej przez prezesa firmy Elwos Eco. Pozostałe stawki za odpady, za szkło, za papier i tekturę, za odpady opakowaniowe, czy tak zwane plastiki, za popiół i odpady bio, firma Elwos reguluje bez naszej ingerencji. I te stawki w ofercie, jaką otrzymaliśmy na przyszły rok, wzrosły znacząco. Podam Państwu dla przykładu szkło. W bieżącym roku płaciliśmy 20 zł za tonę szkła, w przyszłym roku będziemy płacili 200 zł, to jest 1000%. Generalnie wszystkie stawki wzrosły, natomiast mogę dodać na usprawiedliwienie sytuacji, że w porównaniu do składowisk znajdujących się w okolicy, w promieniu powiedzmy 70 km, to jest na przykład Czarnówko, to jest Sierżno Kołobytowa, Ekodolina w Gdyni, Szadułki koło Gdańska. Stawka za odpady zmieszane po podwyżce, którą
niekończąca się opowieść, jeżeli chodzi o gospodarowanie odpadami. Bardzo proszę. Czy można procentowo określić mniej więcej, jaki dla gminy wywalczyliśmy, że tak powiem, obniżkę dzięki temu, że przejęliśmy sami odbiór przez śmieci, a nie zostaliśmy przy dotychczasowym systemie? Mówimy o transporcie odpadów, tak? Mówimy o transporcie odpadów. Tak, odbiór... Z szacunków wychodziła nam... Co, a czemu, a tu samochody kupujecie jeszcze? Ludzie to interpretują, żeby krótko może w przybliżeniu, że jednak tyle zaoszczędzamy i dzięki temu powinniśmy być wdzięczni, a nie tutaj szukać jeszcze właśnie jakichś dziwnych okoliczności. Ja, z całą odpowiedzialnością ręczę, że bez zakupu samochodów nie da się transportować odpadów, więc to jakby jedno było z drugim powiązane. Dokonywaliśmy obliczeń jeszcze przed wyłączeniem systemu firm i domków. Jeżeli wszystkie nieruchomości funkcjonowałyby w ramach jednego systemu gminnego, odbiór odpadów mógłby się odbywać taniej. Niestety wyłączenie spowodowało zwiększoną ilość kursów i dodatkowe koszty, więc ideą wprowadzenia naszych działań było to, żeby mieszkańcom dotychczasową stawkę obniżyć, ale przez to, że wzrosła opłata za zagospodarowanie odpadów, czyli stawka, którą musimy oddać firmie Elwos Eco za to, że przyjmą odpady z naszej gminy, wzrosła o około 15% i przez to, że musieliśmy wyłączyć firmy i domki z systemu, stawki od osoby nie udało się obniżyć. Ja uważam, że jak śledzicie Państwo sesje w innych gminach, no to sukcesem jest to, że udało nam się tą stawkę na poziomie 23 zł utrzymać. Bo w sąsiednich gminach, no już nie będę to może nazwami rzucał, ale mówimy o, tam się system bilansuje przy stawkach rzędu 31 zł od osoby. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, radny Byczkowski. Jak wygląda zainteresowanie odnośnie bioodpadów? Czy ludzie chętnie podpisują te deklaracje na ulgę? W bieżącym roku podpisało deklarację prawie 600 mieszkańców, czy 600 gospodarstw domowych złożyło takie deklaracje na 1824 gospodarstwa, czyli 1/3. Tendencja jest taka, że tam, gdzie te oszczędności są większe, zdecydowanie chętniej składano takie deklaracje. I tak dla gospodarstwa jednoosobowego, gdzie mieliśmy oszczędność rzędu 3 zł od osoby na miesiąc, deklaracji wpłynęło stosunkowo mało przy jedno-dwuosobowych gospodarstwach. Przy 3-4 na poziomie około tam 30-40%. Dla gospodarstw 5 i więcej osobowych około 60% gospodarstw domowych złożyło takie deklaracje. Ta stawka, znaczy mówiłem Państwu o tym, ja jeszcze raz przypomnę. Stawka była oszacowana w związku z wprowadzeniem zniżki za kompostowanie. Realia, które zaistniały w tym roku, spowodowały, że oszczędności nie są tak duże w związku z tonażem, jakiego nie oddamy do RIPOK-u za odpady bio, jak wpływy, jak ulgi, jakich musieliśmy udzielić w związku z ulgą za biokompostowanie. W związku z tym, żeby system się bilansował, ta ulga od osoby w przyszłym roku będzie wynosić 2 zł. Ja się domyślam, że to wpłynie też na mniejszą tendencję do zgłaszania kolejnych deklaracji na biokompostownik. Bo przypomnę, że składając na deklarację na biokompostownik możemy skorzystać z ulgi od każdej osoby, ale jednocześnie nie mamy prawa oddawać bioodpadów. Po prostu takie gospodarstwo tak bioodpady zagospodarowuje wyłącznie na swoim terenie, a dorzucanie takiej frakcji z bioodpadem do innych frakcji powoduje jej mieszanie, a to jest karane w świetle przepisów. Dziękuję bardzo. Proszę o pytania do pana wójta. Nie widzę. Dziękuję bardzo panie wójcie za przedstawienie tutaj działalności w tym okresie minionym i za odpowiedź na pytania. Szanowni radni, przystępujemy do głosowań. Przechodzimy do realizacji punktu 5.
To jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Chmielno na lata 2021-2030. Odczytam Państwu projekt uchwały. Uchwała nr 22 łamane na 214 łamane na 2020 Rady Gminy Chmielno z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Chmielno na lata 2021-2030. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową dla gminy Chmielno na lata 2021-2030, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Punkt drugi. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Upoważnia się wójta gminy do: pierwszy punkt, zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć, o których mowa w paragrafie pierwszym ustęp drugi. Punkt drugi, zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędne do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Punkt trzeci. Przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy Chmielno uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w punkcie pierwszym i punkcie drugim. Paragraf trzeci. Traci moc uchwała nr 13 łamane przez 125 łamane przez 2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020-2029. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o odczytanie opinii. Opinia Komisji Rewizyjnej w sprawie projektu budżetu gminy na 2021 rok. Komisja na posiedzeniu w dniu 4 grudnia 2020 roku, obradująca w składzie 4 członków, zapoznała się z projektem budżetu gminy na 2021 rok oraz projektem wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2030. Komisja nie wniosła uwag do projektu uchwały budżetowej gminy Chmielno na 2021 rok oraz nie wniosła uwag do przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2030. Po analizie i dyskusji projekty niżej wymienionych uchwał zostały przegłosowane odpowiednio. Dotyczy przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2030 została przyjęta jednogłośnie przy stanie 4 radnych. Uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok została przyjęta jednogłośnie przy stanie 4 radnych. Dziękuję. Podpisał przewodniczący. Dziękuję bardzo. Czy są jakieś pytania i uwagi? Nie widzę. Przystępujemy wobec tego do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Przepraszam, panie przewodniczący, ja proszę jeszcze o odczytanie opinii RIO przez panią skarbnik. Ona powinna być przed głosowaniem odczytana. Oczywiście, przepraszam bardzo. Bardzo proszę o odczytanie opinii. Prosimy o czytanie tej opinii.
Uchwała nr 235 łamane na G, 215 łamane na F, łamane na 1, łamane na 20 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Chmielno na lata 2021-2030. Na podstawie obowiązujących przepisów skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku pozytywnie z zastrzeżeniami opiniuje projekt uchwały o wieloletniej prognozie finansowej gminy Chmielno na lata 2021-2030. W dniu 16 listopada 2020 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło zarządzenie nr 313 łamane na 2020 wójta gminy Chmielno z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej dla gminy Chmielno na lata 2021-2030. Dodatkowo w dniu 27 listopada 2020 roku do tutejszej izby wpłynęło pismo podpisane przez wójta gminy Chmielno i przewodniczącego Rady Gminy Chmielnie wyjaśniające pomyłkę zaistniałą przy podpisywaniu wyżej wymienionego zarządzenia w formie elektronicznej w systemie Bestia. Analiza treści opiniowanego dokumentu wykazała, że projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Chmielno na lata 2021-2030 został opracowany zgodnie z wymogami określonymi w artykule 226, 227 i 228 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający stwierdził, że wielkości zaplanowane w poszczególnych latach objętych prognozą wydatków bieżących nie przekraczają dochodów bieżących. W związku z powyższym należy stwierdzić, że została zachowana relacja określona w artykule 242 ust. 1 wyżej przywołanej ustawy o finansach publicznych w brzmieniu mającym zastosowanie do opracowania wieloletniej prognozy finansowej w 2021 roku. W wyniku analizy projektu wieloletniej prognozy finansowej pod względem merytorycznym skład orzekający stwierdził, że wskazana przez jednostkę kwota długu 20 180 410 zł na 2021 jest nieprawidłowa. Według danych ze sprawozdań i dokumentów będących w posiadaniu tutejszej izby skład orzekający stwierdził, że dług gminy z tytułu wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów długoterminowych w roku 2021 wyniesie 20 667 410 zł, co stanowić będzie 45,09% planowanych na ten rok dochodów budżetu gminy. Dokonując analizy danych zawartych w projekcie wieloletniej prognozy finansowej, a także na podstawie własnych kalkulacji, biorąc pod uwagę planowany do zaciągnięcia w 2021 roku kredyt długoterminowy w łącznej kwocie 3 815 410 zł, jak również ciążące na gminie Chmielno zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, skład orzekający stwierdził, że w 2021 roku wskaźnik spłat zobowiązań z powyższych tytułów został zaplanowany w wysokości 7,24% przy dopuszczalnym na ten rok wskaźniku spłat w wysokości 8,62%. Także w latach 2022-2030 kwota spłat nie przekracza dopuszczalnych górnych wartości. Wobec powyższego skład orzekający stwierdza, że nie zostanie przekroczony wskaźnik określony w artykule 243 ustawy o finansach publicznych. Skład orzekający, analizując objaśnienia przyjętych wielkości dochodów i wydatków, uznaje je za realnie uzasadnione. Poziom dochodów i wydatków budżetu objętych wieloletnią prognozą finansową w kolejnych latach kształtuje się na poziomie zbliżonym do ich poziomu w roku poprzedzającym dany rok budżetowy. W latach 2021-2023 gmina Chmielno planuje zaciągnięcie nowych zobowiązań. Wielkości zaplanowanych rozchodów w poszczególnych latach wynikają natomiast z dotychczas zaciągniętych zobowiązań oraz możliwości finansowych jednostki w latach 2021-2030. Wobec powyższego skład orzekający stwierdza, że proponowana prognoza jest możliwa do realizacji. Skład orzekający zwraca uwagę, że na następujące nieprawidłowości, które należy wyeliminować przed podjęciem uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej. Punkt pierwszy. W kolumnach dotyczących roku 2020 w pozycji 6 kwota długu wskazano nieprawidłową wysokość przewidywanej kwoty długu na koniec tego roku. Jako że wysokość wskazanej kwoty długu jednostki samorządu terytorialnego w roku 2020 ma bezpośredni wpływ na prognozę długu na rok 2021 i lata następne, należy dokonać poprawnego przeliczenia powyższej kwoty we wszystkich latach objętych prognozą. Punkt drugi. W treści uchwały zawrzeć upoważnienie dla wójta gminy Chmielno do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych
jednostek samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczające poza rok budżetowy w związku z upoważnieniem do przekazywania tych uprawnień innym jednostkom organizacyjnym udzielowi wójtowi gminy w projekcie uchwały budżetowej. Punkt trzeci, wskazać przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetu w prawidłowej wysokości w latach 2029-2030. Punkt czwarty, zweryfikować kwoty spłat zobowiązań w pozycji 10, punkt 6, spłaty, o których mowa w pozycji 5, punkt 1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych z kwotami rozchodów w pozycji 5, punkt 1, spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz zwykłych papierów wartościowych w poszczególnych latach objętych prognozą. Punkt 5 w załączniku dotyczącym przedsięwzięć w pozycji 1.3.2.8 budowa ulicy Podgórnej w Miechucinie zweryfikować rozmażności pomiędzy limitem wydatków w poszczególnych latach a planowanym okresem realizacji tego zadania. Biorąc powyższe pod uwagę, skład orzekający postanowił jak w sentencji. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do reasumpcji głosowania. Po zapoznaniu się z opinią Komisji Rewizyjnej, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej. Czy są jeszcze jakieś wątpliwości? Bardzo proszę, pytania. Nie ma, wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie w obecności 14 radnych. Punkt następny to jest punkt 6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chmielno na 2021 rok. Odczytam projekt uchwały. Uchwała nr 22/215/2020 Rady Gminy Chmielno z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chmielno na 2021 rok. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej wysokości 46 368 290 zł, w tym pierwsze dochody bieżące 44 857 736 zł i drugie dochody majątkowe 1 510 554 zł. Zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf drugi, punkt pierwszy. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości 50 203 700 zł, w tym punkt pierwszy, wydatki bieżące 44 281 326 zł, w tym a. wynagrodzenia i składniki od nich naliczane 18 496 625 zł i 90 groszy. Punkt b. wydatki związane z realizacją zadań statutowych 8 985 714 zł 10 groszy. C. dotacje na zadania bieżące 1 795 100 zł. D. wydatki na obsługę długu 250 tysięcy złotych. E. świadczenia na rzecz osób fizycznych 14 542 597 zł. F. wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 211 289 zł. Punkt drugi. Wydatki majątkowe 5 922 374 zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 2 i 3 w wysokości 816 tysięcy zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci, punkt pierwszy. Ustala się przychody budżetu w wysokości 5 685 410 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
Punkt drugi. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 1 850 tysięcy zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Deficyt budżetowy w wysokości 3 835 410 zł będzie finansowany przychodami z kredytu w kwocie 1 965 410 zł oraz przychodami z wolnych środków w wysokości 1 870 000 zł. Paragraf czwarty, punkt pierwszy. W załączniku nr 4 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami. Punkt drugi, wykaz wydatków inwestycyjnych w wysokości 5 922 374 zł stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. Punkt trzeci. W załączniku nr 6 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją własnych zadań bieżących. Punkt czwarty. W załączniku nr 7 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej. Punkt piąty. Określa się dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie 121 tysięcy zł zgodnie z załącznikiem nr 8. Punkt szósty. Określa się dochody z tytułu korzystania ze środowiska i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu ochrony środowiska w kwocie 7 tysięcy zł zgodnie z załącznikiem nr 9. Punkt siódmy. Określa się dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości 1 590 tysięcy zgodnie z załącznikiem nr 10. Punkt ósmy. Określa się dotacje celowe i przedmiotowe z budżetu gminy w wysokości 665 100 zł zgodnie z załącznikiem nr 11. Punkt dziewiąty. Określa się wpłaty na rzecz izb rolniczych w wysokości 2000 zł. Punkt dziesiąty. Wydatki związane z realizacją zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami w wysokości 173 900 zł stanowi załącznik nr 12 do niniejszej uchwały. Punkt 11. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich w wysokości 1 027 289 zł stanowi załącznik nr 13 do niniejszej uchwały. Punkt 12. Określa się dochody i wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi zgodnie z załącznikiem nr 14 do niniejszej uchwały. Punkt 13. Określa się wydatki ze środków finansowych Funduszu Sołeckiego w wysokości 461 014 zł i 28 groszy zgodnie z załącznikiem nr 15 do niniejszej uchwały. Punkt 14. Określa się przychody i koszty Zakładu Budżetowego zgodnie z załącznikiem nr 16 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. W toku wykonywania budżetu pierwsze. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym roku budżetowym. Drugie. Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody budżetu gmin. Paragraf 6. W budżecie tworzy się rezerwy budżetowe o łącznej wysokości 410 tysięcy zł, w tym pierwsze, ogólną rezerwę budżetową na wydatki nieprzewidziane w wysokości 280 tysięcy zł, drugie, rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 130 tysięcy. Paragraf 7. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na po pierwsze sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 miliona, po drugie spłatę wcześniejszych zaciągniętych pożyczek i kredytów do wysokości 1 850 000 zł, punkt trzeci sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 milionów 835 410 zł. Paragraf 8. Upoważnia się wójta gminy Chmielno do po pierwsze zaciągania kredytów i pożyczek na
A, pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1 miliona złotych. B, spłatę wcześniejszych zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 1 miliona 850 tysięcy złotych. Punkt C, sfinansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 3 milionów 835 410 złotych. Punkt drugi. Dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenie i uposażenie i uposażenia ze stosunku pracy oraz zmian planu wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Trzecie. Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze a. zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. B. Zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w artykule 5 ustęp 1 punkt 3, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu. C. Zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich. Punkt 4. Przekazanie uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu lub w formie depozytu u ministra finansów. Paragraf 9. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chmielno. Paragraf 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. Bardzo proszę panią skarbnik o odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała nr 236 łamane na G215 łamane na P łamane na 1 łamane na 20 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2020 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej gminy Chmielno na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Na podstawie obowiązujących przepisów skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku pozytywnie z zastrzeżeniami opiniuje projekt uchwały budżetowej gminy Chmielno na 2021 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. W dniu 16 listopada 2020 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku wpłynęło zarządzenie nr 314/2020 wójta gminy Chmielno z dnia 13 listopada 2020 roku w sprawie projektu uchwały budżetowej gminy Chmielno na 2021 rok. Badając projekt uchwały budżetowej gminy Chmielno na 2021 rok, skład orzekający stwierdził, że został on opracowany zgodnie z wymogami określonymi w artykule 212, 214, 215, 217, 222, 235, 236, 237 oraz artykule 242 i 258 ustęp 1. Ustawa o finansach publicznych. Na podstawie materiałów towarzyszących projektowi uchwały budżetowej skład orzekający stwierdza, że w zakresie dochodów i wydatków opracowany został w niepełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Przedłożony projekt budżetu określa planowane dochody budżetowe ogółem w kwocie 45 834 525 zł, w tym dochody bieżące 44 323 971 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1 590 10 554 zł. Wydatki natomiast ustalono w łącznej kwocie 49 669 935 zł, w tym wydatki bieżące 44 281 326 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 5 388 609 zł. Przychody zaplanowano w łącznej wysokości 5 685 410 zł, w tym z tytułu zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 3 815 410 zł, a także wolnych środków w wysokości
1 870 000 zł. Rozchody gminy zaplanowano w wysokości 1 850 000 zł. W całości na spłatę otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów. Zaplanowany w projekcie uchwały budżetowej deficyt budżetu na rok 2021 w wysokości 3 835 410 zł przewiduje się pokryć kredytem długoterminowym w wysokości 3 815 410 zł oraz wolnymi środkami w wysokości 20 000 zł. Skład orzekający zauważa jednak, że wskazane w projekcie uchwały budżetowej źródła pokrycia deficytu nie są zgodne w zakresie kwot ze źródłami pokrycia deficytu budżetu przyjętymi w projekcie wieloletniej prognozy finansowej. Z uwagi na fakt, że wskazane rozbieżności dotyczą przyjętych kwot w wieloletniej prognozie finansowej, deficyt budżetu w wysokości 3 835 410 zł planuje się pokryć przychodami z zaciągniętych kredytów w łącznej kwocie 1 965 410 zł i wolnymi środkami w kwocie 1 870 000 zł. Skład orzekający stwierdza, że deficyt budżetu na rok 2021 zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytów długoterminowych i z wolnych środków. Skład orzekający wskazuje, że zgodnie z artykułem 212 ust. 1 punkt 3 ustawy o finansach publicznych uchwała budżetowa określa kwotę planowanego deficytu albo planowanej nadwyżki budżetu wraz ze źródłami pokrycia deficytu budżetu albo przeznaczenia nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatkowo, zgodnie z artykułem 229 wyżej wymienionej ustawy, wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie jednostki samorządu terytorialnego winny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego. Ze względu na to, że zgodnie z artykułem 217 ust. 2 punkt 2 i 6 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być pokryty m.in. przychodami pochodzącymi z kredytów i wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, skład orzekający stwierdził, że co do zasady planowany sposób pokrycia deficytu jest zgodny z prawem. Z uwagi na fakt, że źródła pokrycia planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań są uzależnione m.in. od zaplanowanych w projekcie budżetu gminy Chmielno na 2021 rok wolnych środków, skład orzekający podkreśla, że na etapie uchwalania budżetu należy zachować szczególną ostrożność przy planowaniu tego źródła przychodów. Projekt budżetu pod względem merytorycznym obejmuje możliwe do uzyskania dochody własne gminy z podziałem na dochody bieżące i majątkowe oraz wydatki na realizację obligatoryjnych zadań własnych, jak też zadań zleconych. Został również spełniony wymóg artykułu 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, który obliguje do zaplanowania w budżecie wydatków bieżących na poziomie nie wyższym niż planowane dochody bieżące powiększono nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki w brzmieniu obowiązującym do 2021 roku. W uzasadnieniu do projektu budżetu podano ogólną podstawę oraz sposób kalkulowania planowanych dochodów i wydatków budżetowych. Skład orzekający zwraca uwagę na następujące nieprawidłowości, które należy wyeliminować przed podjęciem uchwały budżetowej na 2021 rok. Punkt pierwszy, doprowadzić do zgodności kwoty poszczególnych przychodów przeznaczonych na pokrycie planowanego deficytu budżetu przyjęte w projekcie uchwały budżetowej i w projekcie wieloletniej prognozy finansowej. Punkt drugi, w planie dochodów budżetu zaplanować całą kwotę części wyrównawczej subwencji ogólnej rozdział 758076 wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, paragraf 2920 subwencje ogólne z budżetu państwa zgodnie z informacją Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2020 roku. Punkt trzeci, zmienić klasyfikację w zakresie wskazanego rozdziału w załączniku nr 10 dotacje podmiotowe z budżetu gminy dla dotacji podmiotowej dla żłobków w kwocie 120 000 zł. Zaplanowany rozdział 855.05 może mieć zastosowanie tylko do końca 2020 roku. Punkt czwarty, zweryfikować występującą rozbieżność pomiędzy załącznikiem nr 2 o wydatkach, a załącznikiem nr 11 o dotacjach w zakresie dotacji celowej w paragrafie 623 w rozdziale 754.12 Ochotnicze Straże Pożarne. Punkt piąty, zweryfikować rozbieżności pomiędzy załącznikiem inwestycyjnym w projekcie budżetu, a załącznikiem przedsięwzięć w wieloletniej prognozie finansowej w zakresie zaplanowanych zadań w pozycji przebudowa parkingu przy zabytkowym kościele, przebudowa drogi gminnej w Bukowicach, zaopatrzenie budynków gminnych w gaz. Biorąc pod uwagę całość materiałów przedłożonych do zaopiniowania, skład orzekający stwierdził,
że projekt budżetu w ogólnych założeniach został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a materiały jemu towarzyszące pozwalają ocenić zamierzenia wójta w zakresie realizacji zadań gminy. Chciałam tylko dodać, że wszystkie zastrzeżenia, które zostały wskazane w opinii, zostały uwzględnione w uchwale. Dziękuję bardzo. Czy są pytania odnośnie tutaj tej opinii? Nie ma. Bardzo proszę o opinię Komisji Rewizyjnej. Aha, ona była czytana. Dobrze. Przy poprzedniej tutaj, przy WPF-ie. Także mamy tu wszystkie opinie. Podczas obrad komisji wszystko to zostało jak gdyby przedyskutowane. Wszystkie wątpliwości były wyjaśnione. Bardzo proszę, czy są jakieś uwagi, pytania jeszcze w tej chwili? Wobec tego przystępujemy do głosowania. Bardzo proszę, kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie przy 14 obecnych radnych. Chciałem podziękować tutaj radnym za jednomyślne uchwalenie budżetu gminy. Panie wójcie, na pana ręce w imieniu rady składam podziękowania za przygotowanie projektu uchwały budżetowej na 2021 rok. Wierzymy, że budżet przed chwilą uchwalony pozwoli naszej gminie na bezpieczne przetrwanie tego trudnego okresu. Mamy nadzieję również, że z wykorzystaniem unijnych funduszy uda się zrealizować wszystkie przyszłoroczne zadania inwestycyjne, czego pańskim pracownikom i wszystkim nam życzę. Przechodzimy do projektu następnej uchwały. To jest uchwała numer 22 łamane przez 216 łamane przez 2020 Rady Gminy Chmielno z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Chmielno na rok 2021. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii w gminie Chmielno na rok 2021 w brzmieniu jak w załączniku nr 1 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. Punkt drugi, program, o którym mowa w wstępie pierwszym, będzie stanowić część strategii integracji i rozwiązywania problemów społecznych gminy Chmielno na lata 2016-2022. Paragraf drugi, zatwierdza się preliminarz dochodów i wydatków wpływów z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych na 2021 rok w brzmieniu jak w załączniku nr 2 stanowiącym integralną część niniejszej uchwały. Paragraf trzeci, wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chmielno. Paragraf czwarty, uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy. Poproszę teraz przewodniczących komisji o opinię komisji odnośnie tych uchwał, które za chwilę będą, w dalszej kolejności będą uchwalane. Bardzo proszę o opinię Komisji Edukacji odnośnie proponowanych uchwał. Komisja Oświaty omawiane projekty zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję bardzo. Poproszę przewodniczącego Komisji Rolnictwa o opinię. Komisja Rolnictwa wszystkie uchwały zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Poproszę przewodniczącą Komisji Skarg, Wniosków i Petycji o opinię. Proszę włączyć mikrofon może, bo przez te maski.
skarg, wniosków i petycji też przyjęła uchwałę jednogłośnie. Dziękuję ślicznie. I jeszcze komisja rewizyjna odnośnie projektu pozostałych uchwał. Komisja rewizyjna zaopiniowała uchwałę pozytywnie. Dziękuję bardzo. Wobec tych opinii przystępujemy w tej chwili do, czy są może uwagi do projektu tej uchwały? Jeżeli nie ma, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Dziękuję. Mamy koniec głosowania. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zagłosowało 12 radnych. Kolejny projekt uchwały to jest uchwała nr 22/2017/2020 Rady Gminy Chmielno dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny na lata 2021-2023. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy: przyjmuje się gminny program wspierania rodziny na lata 2021-2023 w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi: wykonanie uchwały powierzy się wójtowi gminy Chmielno. I paragraf trzeci: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są tu uwagi do tego projektu? Nie ma. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta przy stanie 12 radnych. Mamy zawsze czas. Tak jak Państwo widzą, tutaj wyniki mówią same za siebie. Przechodzimy do kolejnego projektu. To jest uchwała nr 22/218/2020 Rady Gminy Chmielno z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie planu pracy Rady Gminy Chmielno na 2021 rok. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy: uchwala się plan pracy Rady Gminy Chmielno na 2021 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi: wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Rady Gminy Chmielno. I paragraf trzeci: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania, uwagi? Nie ma. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta przy stanie 13 radnych obecnych na dzisiejszej sesji. Kolejny projekt uchwały to jest uchwała nr 22/219/2020 Rady Gminy Chmielno z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy i kontroli Komisji Edukacji, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2021 rok. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy: zatwierdza się plan pracy Komisji Edukacji, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego na 2021 rok stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi: wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji Edukacji, Kultury, Spraw Socjalnych i Bezpieczeństwa Publicznego. Paragraf trzeci: uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Uchwała nr 22
20/2020 Rady Gminy Chmielno z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy i kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chmielno na 2021 rok. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się ramowy plan pracy i kontroli na 2021 rok Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Chmielno stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powie się przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi do projektu? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? I kto się wstrzymał? Dziękuję, stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny projekt uchwały, uchwała nr 22/221/2020 Rady Gminy Chmielno dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie planu pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego i Spraw Komunalnych na 2021 rok. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się plan pracy Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Komunalnych na 2021 rok, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska, Rozwoju Gospodarczego i Spraw Komunalnych. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały? Proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? Kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Uchwała nr 22/222/2020 Rady Gminy Chmielno dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zatwierdzenia ramowego planu pracy i kontroli Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Chmielno na 2021 rok. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Zatwierdza się ramowy plan pracy i kontroli na 2021 rok Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Chmielno, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się przewodniczącemu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Chmielno. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem uchwały? Proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny projekt to uchwała nr 22/223/2020 Rady Gminy Chmielno z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się udzielić powiatowi kartuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na sfinansowanie zatrudnienia wspólnego dla mieszkańców gmin powiatu kartuskiego terapeuty do spraw uzależnień. Paragraf drugi. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona ze środków budżetu gminy Chmielno na 2021 rok w wysokości 1200 zł. Działo 851, rozdział 85-153. Paragraf trzeci. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy zostaną uregulowane w umowie, której stronami będą powiat kartuski, gmina Chmielno. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chmielno. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania, uwagi? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem, proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejna uchwała, projekt uchwały. Uchwała nr 22/224/2020 Rady Gminy Chmielno dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej jednostce samorządu terytorialnego. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Postanawia się udzielić powiatowi kartuskiemu pomocy finansowej w formie dotacji celowej
z przeznaczeniem na sfinansowanie świadczenia usług wsparcia psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży ze szkół i placówek z terenu powiatu kartuskiego. Paragraf drugi. Pomoc finansowa, o której mowa w paragrafie pierwszym, zostanie udzielona ze środków budżetu gminy Chmielno na 2021 rok w wysokości 3900 zł. Dział 851, rozdział 85-153. Paragraf trzeci. Szczegółowe zasady udzielenia pomocy zostaną uregulowane w umowie, której stronami będą powiat kartuski i gmina Chmielno. Paragraf czwarty. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chmielno. Paragraf piąty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są uwagi? Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem, proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? I kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Kolejny projekt to jest uchwała nr 22 łamane przez 225 łamane przez 2020 Rady Gminy Chmielno dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Garcz, ulica Spacerowa. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Przystępuje się do opracowania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu wsi Garcz w rejonie ulicy Spacerowej, Sianowskiej, Widokowej dla kart terenu oznaczonych jako 013 MNMR, 011 MNMR, 012 ZKZEU. Punkt drugi. Granice obszaru objętego projektem planu przedstawia załącznik graficzny stanowiący integralną część niniejszej uchwały. Punkt trzeci. Zakres merytoryczny opracowania obejmuje niezbędną problematykę określoną w artykule 15 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Paragraf drugi. Zobowiązuje się wójta gminy Chmielno do po pierwsze ogłoszenia w miejscowej prasie oraz obwieszczenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Chmielno informacji o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu. Po drugie. Zawiadomienia na piśmie organów właściwych do uzgodnienia i opiniowania projektów planu. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chmielno. Paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Bardzo proszę o uwagi. Nie ma. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny, kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Uchwała nr 22 łamane przez 226 łamane przez 2020 Rady Gminy Chmielno dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Chmielno. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyznacza się aglomerację Chmielno o równoważnej liczbie mieszkańców RLM 5510 położono w powiecie kartuskim w województwie pomorskim z oczyszczalnią ścieków w Korzyczkowie. Paragraf drugi. Aglomeracja Chmielno obejmuje swym zasięgiem położone w gminie Chmielno miejscowości Chmielno, Cieszenie, Garcz, Korzyczkowo, Miechucino, Reskowo i Zabory oraz gminie Kartuzy miejscowość Łapalice. Paragraf trzeci. Szczegółowe informacje o wyznaczonej w aglomerację Chmielno umieszczono w części opisowej stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. Paragraf 5. Obszar i granice aglomeracji Chmielno zaznaczono na załączniku graficznym stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. Paragraf 4. Niniejsza uchwała była poprzedzona uchwałą nr 713 łamane przez 33 łamane przez 13 Sejmiku Województwa Pomorskiego dnia 30 września 2013 roku w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Chmielno i wyznaczenia aglomeracji Chmielno. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego dnia 25 października 2013 roku, pozycja 3644 oraz uchwałę nr 295 łamane przez 27 łamane przez 16 Sejmiku Województwa Pomorskiego dnia 24 października 2016 roku zmieniającą uchwałę Sejmiku Województwa Pomorskiego w sprawie likwidacji dotychczasowej aglomeracji Chmielno i wyznaczenia aglomeracji Chmielno. Dziennik Urzędowy Województwa Pomorskiego dnia 18 listopada 2016 roku, pozycja 3791, która traci moc z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały. Zgodnie z artykułem 565 ust. 2 ustawy dnia 20 lipca 2017 roku. Prawo wodne, to jest Dziennik Urzędowy 2020 roku, pozycja 310 ze zmianami.
Paragraf 6. Wykonanie uchwały powie się wójtowi gminy Chmielno. Paragraf 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. Czy są uwagi? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Uchwała nr 22, łamane przez 227, łamane przez 2020 Rady Gminy Chmielno z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie odwołania skarbnika gminy Chmielno. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Odwołuje się z dniem 1 stycznia 2021 roku panią Annę Ojowską ze stanowiska skarbnika gminy Chmielno. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierzy się wójtowi gminy Chmielno. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś uwagi? Nie widzę. Ja chciałem w imieniu Rady pani Aniu serdecznie podziękować za ten krótki okres pracy w naszej gminie, dla dobra naszej gminy. Życzymy tak dobrej współpracy w tej gminie, gdzie pani rozpocznie niebawem nową pracę. Jeszcze raz dziękuję bardzo. Przystępujemy, proszę Państwa, do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny? I kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała została podjęta w obecności 12 radnych. Bardzo proszę o zabranie głosu pana wójta i panią sekretarz Magdalenę Kreft-Mielewczyk. Bardzo prosimy, pani Aniu. Radnych proszę o powstanie.
Już powoli zmierzamy do końca. Przeczytam, odczytam w tej chwili projekt uchwały następnej. Uchwała nr 22 łamane przez 228 łamane przez 2020 Rady Gminy Chmielno dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie powołania skarbnika gminy Chmielno. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy, punkt pierwszy. Powołuje się z dniem 1 stycznia 2021 roku panią Justynę Augustynowicz-Symenak na stanowisko skarbnika gminy Chmielno. Punkt drugi. Powołanie powoduje nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony w Urzędzie Gminy Chmielno. Punkt trzeci. Warunki dotyczące pracy i płacy zostaną ustalone w odrębnym dokumencie. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powie się wójtowi gminy Chmielno. Paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są jakieś uwagi? Przystępujemy wobec tego do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymał? Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednogłośnie. Pani Justyno, życzymy w imieniu Rady tej właśnie bardzo dobrej współpracy, bo tutaj pan wójt też, przecież wiemy, że zaczyna karierę wójtowania, ale pani doświadczenie z tego, co pan wójt przedstawiał, myślę, że wierzymy i mamy tą nadzieję, że pozwoli na ciągłość po pani Ani, na przejęcie bez problemów i na rozwój tej gminy. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję. Dziękuję również. Kolejny projekt uchwały to uchwała nr 22 łamane przez 229 łamane przez 2020 Rady Gminy Chmielno dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gminnej. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. Wyraża się zgodę na sprzedaż w trybie przetargu ustnego nieograniczonego niezabudowanej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Chmielno położonej w miejscowości Max, obręb przewóz oznaczony jako działka o numerze ewidencyjnym 221 łamane przez 77 o powierzchni 0,7150 hektara, dla której sąd rejonowy w Kartuzach 5 Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą numer GD1R łamane 000-3507-3 łamane przez 9. Paragraf drugi. Szczegółowy przebieg granic nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży określa mapa, która stanowi załącznik do niniejszej uchwały. Paragraf trzeci. Wykonanie uchwały powie się wójtowi gminy Chmielno. I paragraf czwarty. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy mamy tu jakieś uwagi, pytania? Bardzo proszę, radny Krefta. Panie wójcie, tak jak mówiłem na komisji, jeżeli chodzi o sprzedaż gruntu, w 100% gmina ma prawo. Też był taki uchwalony plan zagospodarowania przestrzennego. Tyle, że on był uchwalony za ubiegłej rady i ubiegłego wójta, żeby nie było tak, że radny Krefta coś uchwala, a później ma jakieś wątki co do realizacji tego planu zagospodarowania przestrzennego. Gmina Chmielno to jest głównie słynie ze turystyki i ze rolnictwa. Zresztą nie na darmo czyści się perełką Kaszub. Troszeczkę się boję, że to się nie zmieniło. Chodzi o to, jeszcze rozmawialiśmy z panie wójcie przed pana kampanią wyborczą, i pan zgłaszał, że właśnie takie będę podejmował działania. Ja mówiłem owszem, jak najbardziej, tylko żeby to nie było za szkodą mieszkańców. Druga rzecz, która mnie zmartwiła, to co pan powiedział na komisji, że nie jest to gwarantem, że przedsiębiorca kupi działki i będzie prowadził taką działalność, która będzie mniej uciążliwa okolicznym mieszkańcom, ale może to się zmienić na gorsze. No i trzecia rzecz,
skala, panie wójcie, skala, jaką tutaj jest wysprzedawany grunt, troszeczkę nas przeraża, bo to jest chyba czwarta działka. Teraz, tak jak wspomniałem wcześniej, widziałem pomiary. Wychodzi na to, że w dalszej perspektywie pójdą następne grunty. Po pierwsze jest to mienie, które tam w jakimś stopniu jest zabezpieczeniem dla budżetu, a po drugie zbyt masowo i ci mieszkańcy naprawdę się obawiają, bo nie wiadomo, co będzie za rok, za dwa, za trzy. Tak samo poważnie i nie kłamie, taki jest odgłos od tych, którzy w Trójmiasta mają domki i też się tego obawiają, że to już nie będzie taki atrakcyjnie turystycznie teren. I dlatego prośba, panie wójcie, ja rozumiem, pan jest bardzo dobrym gospodarzem. Pan chce pozyskiwać środki nie jednorazowo, tylko takie, które będą miały odbicie w kilku latach, czyli podatki i od nieruchomości, i od działalności. Ale ja bym prosił o jednak jakieś wyrachowanie i żeby troszeczkę może zmniejszyć zbywanie tych gruntów, bo pozyskiwanie środków to jest ważna rzecz, ale także życie mieszkańców to też jest ważny głos i chciałbym, żeby później nie były żale na mnie, na pana, na radę, że tak pochopnie, tak szybko wyzbywamy się tych gruntów i no niestety mieszkańcom troszeczkę psujemy swobodę życia. Także proszę tego nie przyjąć ode mnie jako uraz. Ja proszę także radnych, weźcie to pod uwagę, bo to jest na razie obręb przewóz, nie wiem co będzie w innych obrębach. Ja niestety wolą mieszkańców i swojej tej uchwały akurat nie poprę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę, pan wójt. Ja chciałbym się odnieść do słów pana radnego. Oczywiście rozumiem obawy, natomiast to, co się dzieje w tej chwili, to jest konsekwentne realizowanie założeń i poprzedniego wójta, i poprzedniej rady gminy. Ten plan zagospodarowania został uchwalony dla określonego terenu i planem narzucono funkcje produkcyjno-usługowe, które ja konsekwentnie realizuję. Żeby nie zepsuć wizerunku gminy i nie wywrócić do góry nogami życia czy funkcji letniskowej oraz rolniczej, 60% gminy to są tereny rolnicze, po to się uchwala plany zagospodarowania, aby dla określonej funkcji przeznaczyć określone tereny. Tak się zadziało. Ja przed wyborami nie ukrywałem tego. Mówiłem o tym, że mam zamiar pewne tereny skomercjalizować i konsekwentnie to realizuję. W zeszłym roku nie sprzedawaliśmy działek. Zaczęliśmy sprzedaż w tym roku. Sprzedaliśmy 3 działki, z zakładanych 4. Ja otrzymałem państwa zgodę na sprzedaż 4 działek, sprzedaliśmy 3. W przyszłym roku chciałbym, aby sprzedać 2-3 działki. Wydaje mi się, że to nie jest duża skala. Duża skala to by była sprzedaż kilkunastu, kilkudziesięciu hektarów w ciągu roku. To jest pierwsza sprawa. Druga, w budżecie gminy na przyszły rok założyliśmy 500 tysięcy na zakup nieruchomości. Ja chciałbym, żeby nie tylko pozbywać się majątku, ale gospodarować nim racjonalnie, to znaczy również nabywać wtedy, kiedy jest to dla gminy korzystne, uchwalać dla tych nabywanych terenów nowe plany zagospodarowania, czy zmieniać funkcje, czy dzielić te nowe tereny na działki, tak żeby gmina na tym zyskiwała. Sprzedaż gruntów. Oprócz rozbudowy infrastruktury drogowej, rozbudowy sieci wodno-kanalizacyjnej jest, moim zdaniem, jest nieodłącznym elementem rozwoju gminy. Wspomniał pan o trzymaniu tych gruntów jako zabezpieczenia. Oczywiście można je trzymać i te grunty, będąc dalej w posiadaniu gminy, przynosiłyby nam dochód 600 zł rocznie z hektara. Czy to jest dla nas jakiekolwiek zabezpieczenie? No, ja odnoszę wrażenie, że gdybyśmy zagospodarowywali grunty rolniczo, wiem, że to jest w interesie rolników, żeby nie mają własnej ziemi, więc chcieliby jak najwięcej poddzierżawiać i dzierżawić i uprawiać. Natomiast to jest takie trochę wobec tego, co się dzieje dookoła w sąsiednich gminach, zwłaszcza w gminie Stężyca, to jest takie trochę cofanie się do średniowiecza. Wszyscy lubimy spokój, nie lubimy zmian. Jakiekolwiek zmiany, natura ludzka jest taka, że jakiekolwiek zmiany działają na nas w sposób negatywny. Włącza się wewnętrzny mechanizm oporu.
I to często takie hasło rzucone gdzieś tam w społeczeństwie, gdzieś wieczorem, nie wiem, przy kominku czy przy piwie, zostanie powtórzone 100 razy i ono później krąży jako frazes i kierujemy się nim. Nie tak powinno być. Jeżeli będziemy tereny, które posiadamy, zagospodarowywać tylko rolniczo, to łatwo policzyć. Z 10 hektarów mamy 6 tysięcy, z około 70 hektarów będziemy mieli 42 tysiące złotych rocznie. No to dla budżetu gminy no to jest pestka. Sprzedaliśmy 3 działki, tak? Przepraszam, 4 sprzedaliśmy. O powierzchni około 2 hektarów, tam nieco ponad 2 hektary. Te grunty po skomercjalizowaniu do tej pory przynosiły nam 1200, powiedzmy 1500 zł rocznie. Po skomercjalizowaniu z tych gruntów będziemy otrzymywać kwoty około 200 tysięcy zł rocznie. I to sprzedaż pewnych gruntów, moją dewizą jest to, żeby je sprzedawać wtedy, kiedy to dla gminy będzie opłacalne. I myślę, że tak w tym roku zrobiliśmy. Cena jednostkowa metra kwadratowego z 36-7 zł z wyceny sprzed 2 lat wzrosła nam do 80 zł. W sytuacji, kiedy firmy, które te grunty nabyły, uzbroją je w media typu woda, prąd, jakieś sieci telekomunikacyjne może. Gmina wykonała zjazd w tym roku z drogi wojewódzkiej. Gmina utwardzi drogę tak, aby ona nadawała się do użytku dla pojazdów ciężkich. Jeżeli firmy wybudują się na tym terenie, to ta cena gruntu w bardzo krótkim czasie przekroczy kwotę 100 zł za metr kwadratowy. I z tego punktu widzenia uważam, że te działania są słuszne, a sprzedaż 2, 3 czy 4 działek w ciągu roku nie uważam, żeby była czymś patologicznym, czy żeby była wyprzedawaniem majątku gminnego. Proszę zwrócić uwagę, może śledźcie Państwo lokalne gazety, takie jak Kurier Kaszubski, gdzie są ogłaszane, gdzie są ogłoszenia dawane o zamiarze sprzedaży dzierżawy nieruchomości. Sąsiednie gminy potrafią w jednym przetargu wystawiać po kilka, kilkanaście działek na sprzedaż. My sprzedaliśmy w ciągu roku 4 i to jakby był początek procesu, ale nie chciałbym tych działek sprzedawać więcej niż 2-3 maksymalnie w roku, a równolegle nabywać działki do zasobu gminnego, tak żeby ten stan się drastycznie nie uszczuplał. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, jeszcze radny Krywki. Przepraszam, że tak się wtrącam, no ale to mi leży na sercu. Pan to podsumowuje jako gmina, ale to wszystko jest w jednym obrębie. Czy pan widzi przyszłościowo sprzedaż działek, które mają oczywiście w takim w planie zagospodarowania przestrzennego oczywiście uwzględnione, w innych obrębach, czy tylko chodzi cały czas o obręb przewóz? Dla usług i przemysłu dedykujemy 2 lokalizacje. Właśnie obręb przewóz, tam gdzie planem zagospodarowania przestrzennego takie usługi i przemysł zostały dopuszczone. I drugi rejon no to jest oś trasy drogi wojewódzkiej 211 z Kartuz do Sierakowic. No to, według mnie to są tereny, gdzie w naturalny sposób powinny się działalności gospodarcze skupiać. Obręb przewóz to jest również obręb zlokalizowany w osi kolejnej drogi wojewódzkiej. Ja uważam, że to zostało w doskonały sposób zaplanowane, bo nie wchodzimy w głąb gminy, nie wchodzimy w głąb miejscowości zamieszkałych przez mieszkańców, w drogi gminne czy nawet powiatowe, tak, gdzie transport ciężki mógłby nam skutecznie utrudniać życie i powodować degradację tych dróg. To, co się u nas dzieje, no to skupiamy tą działalność wokół dróg wojewódzkich. Myślę, że to jest właściwy sposób myślenia, podjęty za poprzedniej Rady Gminy, a my po prostu to kontynuujemy. Dziękuję bardzo za dodatkowe wyjaśnienia. Czy są jeszcze uwagi, pytania? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania tego projektu. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Zagłosowało 10 radnych, przeciw 1 i wstrzymało się 2 radnych. I projekt ostatniej uchwały, to jest uchwała numer 22 / 230 / 2020 Rady Gminy Chmielno
z dnia 16 grudnia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Chmielno na rok 2020. Na podstawie obowiązującego prawa Rada Gminy Chmielno uchwala, co następuje. Paragraf pierwszy. W uchwale nr 126/2019 Rady Gminy Chmielno z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie uchwały budżetowej Gminy Chmielno na 2020 rok wprowadza się następujące zmiany. Po pierwsze, zmienia się plan wydatków, dochodów i wydatków budżetu Gminy Chmielno, które stanowią odpowiednio załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały. Po drugie, po zmianach łączna kwota planowanych dochodów budżetowych gminy Chmielno wynosi 54 861 079 zł i 84 grosze, w tym a. dochody bieżące 49 165 342 zł 57 groszy, b. dochody majątkowe 5 695 767 zł i 27 groszy. Punkt trzeci. Po zmianach łączna kwota planowanych wydatków budżetowych gminy Chmielno wynosi 55 577 690 zł i 65 groszy, w tym a. wydatki bieżące 48 975 572 zł 15 groszy, b. wydatki majątkowe 6 602 118 zł 50 groszy. Punkt czwarty. Źródłem pokrycia deficytu budżetu w wysokości 716 610 złotych 81 groszy są wolne środki w wysokości 229 610 złotych 81 groszy oraz część kredytu w wysokości 487 tysięcy złotych. Paragraf drugi. Wykonanie uchwały powierza się wójtowi gminy Chmielno i paragraf trzeci. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Czy są pytania, uwagi? Nie ma. Wobec tego przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za podjęciem tej uchwały, proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto jest przeciwny i kto się wstrzymuje? Stwierdzam, że uchwała została podjęta. W ten sposób wyczerpaliśmy głosowania projektów uchwał. Przechodzimy do realizacji punktu 22. Wolne wnioski i dyskusja. Bardzo proszę. Czy są jakieś... Bardzo proszę, pan wójt. Jeżeli państwo radni nie mają, to ja chciałbym na zakończenie serdecznie podziękować za włączenie się w dniu dzisiejszym w akcję Szlachetna Paczka i wsparcie finansowe tej akcji. Akcja jest realizowana na terenie gminy Chmielno już od jakiegoś czasu. Naszą intencją jest wpisywanie się na stałe w tą szlachetną inicjatywę i dlatego bardzo dziękuję za wsparcie. W tym roku środki w ramach Szlachetnej Paczki na pewno trafią do mieszkańców gminy Chmielno, najbardziej tego potrzebujących. To jest pierwsza sprawa. A druga, serdecznie chciałbym podziękować również szanownym sołtysom z naszej gminy za włączenie się w tym roku w akcję dystrybucji paczek dla seniorów. Mamy trudny okres pandemiczny. Seniorzy są tą grupą najwyższego ryzyka. Zależało nam na tym, żeby uniknąć dużych skupisk związanych właśnie z balem seniora, ale te paczki na święta są takim elementem, bez którego ja nie wyobrażam sobie świąt, tak żeby seniorzy tych paczek nie otrzymali i myślę, że tak samo seniorzy bardzo na nie czekają. Bardzo dziękuję sołtysom za poświęcenie swojego czasu w dystrybucję i dostarczenie tych paczek do seniorów, mieszkańców naszej gminy. Proszę bardzo, czy są inne uwagi, wnioski? Nie widzę. Ja chciałem podziękować bardzo za przygotowanie dzisiejszej sesji. I odczytam na zakończenie takie życzenia. Na dni świętowania narodzin Zbawiciela, radosnych, pełnych miłości, spędzonych w cieple domowego ogniska, rozświetlonych światłem betlejemskiej gwiazdy i rozśpiewanych kolędami świąt Bożego Narodzenia. Niech Dzieciątko Jezus obdarzy każdego z nas łaskami pokoju i błogosławieństwem zdrowia. Niech betlejemska gwiazda rozświetla swoim blaskiem nie tylko czas świąt, ale także wszystkie dni nowego 2021 roku. Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego i do zobaczenia w nowym roku. Dziękuję.
Zamykam obrady 22 sesji Rady Gminy Chmielno. Mam jeszcze taki mały apel. W związku z 50. rocznicą wydarzeń grudniowych i w związku z tym, że akurat jadę na apel pamięci pod pomnikiem poległych stoczniowców do Gdańska w tej chwili, zaapelować również o przekaz młodym pokoleniom, że minęło 50 lat od tragicznych wydarzeń, aby im przekazać, że to była walka o demokrację, która kosztowała dziesiątki ludzi w Szczecinie, w Trójmieście, Elblągu, zwłaszcza nas na Pomorzu, że demokracja nie jest za darmo, że 50 lat minęło, a mówimy też w tej chwili znowu bardzo często o demokracji. Abyśmy to młodym pokoleniom umieli przekazać, że nie jest demokracja dana raz na zawsze, że powinniśmy pamiętać takie wydarzenia i je pielęgnować w swoich rodzinach, pomimo że są święta, ale grudzień był tragiczny i to też były święta i pamiętamy o tym. Teraz nam pandemia zakłóca, są zawsze jakieś przeszkody i nic nie wie, jakiś niepokój w świecie, ale są niezależne pandemie, różne choroby, ale są mi niepokoje zależne od nas, o których powinniśmy pamiętać. Dziękuję. Dziękuję bardzo za przypomnienie tego ważnego wydarzenia.